Marcin Stefaniak, witam w misji specjalnej w magazynie śledczym Anity Gargas. Na temat katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku powiedziano już wiele. My jednak zdobyliśmy nowe materiały. Między innymi unikalny film pokazujący akcje rosyjskich służb na miejscu katastrofy. Widać na nim, jak Rosjanie niszczą ocalałe szczątki samolotu, mogące mieć znaczenie dla ledwo rozpoczętego śledztwa. Zapraszam na reportaż. 5 miesięcy po katastrofie rządowego samolotu z prezydentem na pokładzie, ekipa misji specjalnej postanowiła pojechać na miejsce tragedii. Chcieliśmy sprawdzić, dlaczego badanie przyczyn tego bezprecedensowego zdarzenia idzie tak opornie i w jakim stopniu Rosjanie ignorują procedury zabezpieczenia dowodów w sprawie. O tym, że rosyjskie śledztwo jest prowadzone fatalnie, mówi się nawet poza granicami Polski. Niestety szereg niedomówień i po prostu fałszów wyklucza możliwość nieograniczonego zaufania do tego, co mówią oficjalne władze. Przypomnę, że na początku zgodnie z tym, jak dogadały się polska i rosyjska strona, śledztwo miało być wspólne, rosyjsko-polskie, ale okazało się, że jest wyłącznie rosyjskie. Faktycznie bez polskiego uczestnictwa i tylko od czasu do czasu pod wpływem tych albo innych wystąpień rosyjska strona przekazuje tą czy inną informację polskiej stronie. Nie po wszystkim tym wątpliwościom. Jakie polska strona, rosyjska strona zadaje. Wyników badań przyrządów, które były w Instytucie Naukowym prowadzone 3 tygodnie temu rozpoczęto, no i nie ma tych wyników. Chcieliśmy jeszcze, wnioskowaliśmy o kolejne przepisanie wszystkiego, co się działo na stanowisku dowodzenia. Wie pani, bo odpis wszystkich rozmów z wieży był prowadzony w smoleńskich warunkach, no niekoniecznie takich laboratoryjnych dokładnie. Odpis, który zrobili Rosjanie, jest bardziej dziurawy niż ten sam, prawda? Tam jest 25% anonimów i niezrozumiały komentarz. Według mnie tam jest bardzo dużo informacji, które trzeba by rozczytać i ustalić, bo to jest cały proces, który doprowadził do jak gdyby wyrażenia zgody na to podejście nieszczęśliwe. Chcieliśmy to zrobić w warunkach laboratoryjnych, no i mamy pewne problemy, tak bym powiedział. Postanawiamy odnaleźć świadków, którzy 10 kwietnia byli na miejscu tragedii. Wydaje się, że w Smoleńsku, gdzie wszyscy wiedzą o katastrofie, nie powinno być z tym problemu. A pan tam był, kiedy spadł samolot z naszym prezydentem? Zabierzcie kamerę. Mój brat ogradzał teren, kiedy to się zdarzyło. Pracował w kordonie ochraniającym. A możemy z nim porozmawiać? Na pewno nie wolno. Co on zresztą może wam powiedzieć? To, co widział. Niczego wam nie opowiem. Lotnisko Siewiernyj, pod którym rozbił się Tu-154, leży zaraz przy głównej szosie z Mińska. Tuż obok znajduje się warsztat samochodowy, gdzie pracuje Oleg Starostienkow. Jak twierdzi, był naocznym świadkiem katastrofy. Ja zwyczajnie poszedłem odpocząć, pododychać świeżym powietrzem. Reparowałem samochód, po prostu chciałem odpocząć, rozumiecie? I co pan wtedy zrobił? No nic, wróciłem do warsztatu i powiedziałem chłopakom, że rozbił się samolot. No my nie wiedzieliśmy, rzecz jasna, co to za samolot, że to prezydent Polski. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, Starostienkow, będąc w odległości 200 metrów od zdarzenia, nie poszedł na miejsce katastrofy. Poszedł pan zobaczyć, co się stało? Nie, nie poszedłem zobaczyć. Miałem dużo pracy. Dlaczego pan nie poszedł? To przecież niezwykłe wydarzenie, zobaczyć spadający samolot. Ja już widziałem nie takie rzeczy. Starostienkow ucina rozmowę, gdy dopytujemy, dlaczego nie pobiegł sprawdzić, czy komuś nie trzeba udzielić pomocy. Ja nie katastrofę widziałem, ale inne rzeczy. Dawajcie, nie będziemy No ale nie będziemy mówić o smutnych sprawach. A co pan widział? Ja w armii. Służyłem w armii. A gdzie? W Afganistanie? W Czeczenii? Nie. Nie, nie Czeczenia. Co za różnica? Nie, nie w Czeczeniu. Daleko, kończcie dziewczynki, nie chcę. Dawajcie dziewczynki, mnie nie gada. W tym samym warsztacie mechanikiem jest Władimir Safonienko. W 3 minuty po katastrofie Safonienko miał nakręcić telefonem komórkowym znany z internetu film. Autorstwo filmu jest problematyczne.
powodu tego filmu toczyło się mnóstwo dyskusji. Dwa miesiące po jego pojawieniu się polskim mediom udziela wywiadu jakiś mechanik Iwanow, który informuje, że to on nagrywał ten film swoim telefonem komórkowym. Dalsza analiza i zestawienie głosu tego człowieka z głosem na nagraniu pokazują, że to różne osoby. Jego komentarze nie odpowiadają temu, co jest na nagraniu. Żaden rosyjski dziennikarz nie mógł znaleźć owego mechanika Iwanowa w Smoleńsku przez dwa miesiące, które minęły od katastrofy do momentu jego ujawnienia się, ani nawet potem, chociaż on jakoby pracuje w Smoleńsku niedaleko lotniska. Za jakiś czas ujawnił się nowy mechanik o innym nazwisku, który dał drugi wywiad także polskim mediom. Teraz on mówił, że to on nagrał ten film. Jego oświadczenie, jego głos także nie pasują. Znów żaden rosyjski dziennikarz nie mógł go znaleźć w Smoleńsku. I jeden, i drugi mechanik, opowiadając, jak nagrywali ten film, ciągle podkreślali, że cel ich wywiadu polega tylko na tym, żeby zaprzeczyć plotkom i aby przekonać opinię, że nic strasznego na tym nagraniu nie było. Takie rzeczy nie zdarzają się przypadkiem, tacy mechanicy nie biorą się z lasu i wywołuje to poważne wątpliwości co do tego, co dzieje się wokół śledztwa. Film Saponienki wzbudza emocje, bo słychać na nim odgłosy strzałów. A słyszał pan wybuchy albo wystrzały? No, słyszałem. Tam na wideo, tam na nagraniu są jakieś klaśnięcia, ale nie mogę powiedzieć, czy to wystrzały, czy co to było. A gdy pan słyszał te wystrzały, czy co tam było, nie przestraszył się pan? Nie, nie przestraszyłem się. Dziś już nie pamiętam, dużo czasu minęło. W tamtą sobotę się nie bałem. W to wrym, to może ja po prostu już nie pamiętam wrymnie, to proszę. Szedłem dalej. Sobotę nie bojąc, no po prostu chłopiec, to ten chłopiec odszedł podalsze, po prostu, mało li to. A może ochroniarze? Nie, może to byli patrony jakieś, tak jak kastrietą. Co tam mogło wybuchać? Tam, że ochranniki byli z oróżem, jakieś, mało li to. Co tam mogło wzorwać? No może samolot to wojenny upał, no może by komplekt mógł wzorwać tam, jak by tam, co tam mogło być. Władimir Saponienko do teraz trzyma w swojej komórce film z internetu. Ale nie tylko ten. Prezentuje nam parę kolejnych ujęć z miejsca tragedii, nieznanych dotąd publicznie. Ma to dowodzić, że to on jest autorem filmu z internetu. Jak się okazuje, nie tylko mechanik Saponienko dysponuje nieznanymi nagraniami z miejsca katastrofy. W Smoleńsku udało nam się dotrzeć do człowieka, który sfilmował urwane skrzydło Tupolewa i pierwsze rozmowy świadków. Autor nagrania bał się wystąpić przed kamerą. On zaczął lecieć jeszcze o tak, jak ten rząd garaży. O tam, koronę pościnał, tam prawie 5 metrów od ziemi. On podszedł do lądowania wcześniej. Kiedy już zobaczył tę mgłę, zaczął się podnosić, ale już było zderzenie. Może by i wzleciał, ale te drzewa przeszkodziły. Gdyby nie te drzewa, może by i wylądował, a tak te drzewa. A kto powiedział, że to polski prezydent? Mnie, funkcjonariusz Straży Granicznej powiedział. Nie pogranicznik wskazał. Ja tam... Tam był prezydent? Tam prezydent, bo my samolot. Prezydent, ministrowie? A zginęli czy nie? Tak, na pewno, jakże. No było odrzucić w czasie lotu koszącego, jak się ogon oderwał oni tam. Nie no, karetki jechały dosłownie po minucie, jechały karetki od razu.
Jeśli rozgorania nie było... Nawet 5 minut nie minęło. No, ale jeśli pożaru nie było, to może byli jacyś żywi. Zdjęcia tam możesz porobić. Tam chodziliśmy spokojnie, tam nikogo nie było. Oto położenie urwanego skrzydła na mapie satelitarnej. Amatorski filmik naszego rozmówcy, pokazujący leżące skrzydło, emitujemy jako pierwsi. Nasz rozmówca zapewniał, że nie posiadają go nawet rosyjscy śledczy. Ze zdumieniem dowiedzieliśmy się, że śledczy z Rosji nie pytali o nagrania ludzi mieszkających i pracujących w pobliżu lotniska Siewiernyj. Jedziemy na spotkanie z właścicielem garażu położonego przy lotnisku. Chce zostać anonimowy. Opowiada nam, że funkcjonariusze chodzili po okolicznych domach i nakazywali zachowanie milczenia w sprawie katastrofy. Dlaczego oni chodzili po mieszkaniach i mówili milcz, milcz? Dlaczego? Dlatego, że to są gry polityczne specsłużby. Tam też pracują. Tam bardzo doświadczeni ludzie. Oni rozumieją, że ktoś gdzieś coś powie, chlapnie jakąś głupotę, jak to zabrzmi. Tam przypadkowi ludzie nie pracują. I u was w Polsce przypadkowi ludzie w służbach też nie pracują. U nas w Rosji przypadkowi ludzie nie pracują. Tam wszystko jest na poważnie. To nie koniec odkryć, jakich w Smoleńsku dokonała ekipa misji specjalnej. Po wielu staraniach dotarliśmy do unikalnych, nigdzie nie publikowanych nagrań sporządzonych przez rosyjskich funkcjonariuszy na lotnisku Siewiernyj 10 i 11 kwietnia. Da, 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 i to na dwa dnia.